Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna. Tak, wakacyjnie troszeczkę więcej tego Speedruna, tłumaczeń, posunięć ruchów, planów. Zapraszam serdecznie do odcinka. Tutaj oczywiście kawka w dłoń i jedziemy. A propos kawki, moi drodzy, jeżeli moja twórczość Wam się podoba, jest możliwość wsparcia kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy. Macie w opisie link. Dziękuję już za pierwsze wpłaty. Nie spodziewałem się takiej hojności po pierwszym odcinku. Bardzo Wam serdecznie, moi drodzy widzowie, dziękuję. Jest posunięcie D4, więc zagramy sobie. A zagramy sobie G6. Ciekawe, czy. Chciałem powiedzieć, czy będzie E4, a to od razu C3. Zobaczcie, jaki clean postawił przeciwnik. A, szybko zerknę tylko na przeciwnika. Z kim mam do czynienia? Ilość partii mi już bardzo dużo powie. O, super, 37 tysięcy partii. Elegancko. Goniec G7. No bo jak jest G6, to goniec G7. H4. Okej, przeciwnik za szybko chce tutaj pewnie mnie zaatakować. Jest to taki ruch komputerowy. My robimy swoje. Gram skoczkiem. Skoczek F3, okej. No i posunięcie D5 mnie zastanawia, ale nie muszę tak grać. D6, nie wpuszczę tu skoczka. Okej, jest opcja wybicia. Od razu chyba zagram gońcem na G4, żeby trzymać to pole, mieć w zanadrzu tutaj skoczka. No i myślę, że skoczek D7 będzie dobrą opcją. Chociaż trzeba uważać na skoczek H2. Teraz tak dopiero spojrzałem, ale póki co ten goniec ma ucieczkę. Ok, jest hetman B3. Dobrze. Moi drodzy, przepraszam na chwilę, sekundeczkę. Tak, zrobiłem tutaj roszadę, przepraszam najmocniej. Roszadę dlatego, że nie boję się takiego bicia, z uwagi na to, że wieża wejdzie i tam będę próbował mieć swoją inicjatywę. Skoczkiem odbijam, żeby skoczek pilnował pola E4, po ewentualnym skoczek na H2 widzę, że przeciwnik nie jest zainteresowany tym pionkiem. Słusznie zresztą. Zastanawiam się teraz, czy C5 nie ruszyć. Nie, no chyba trzeba C5. Ten pionek w ogóle bez znaczenia, tak czuję. Dlatego, że jest wieża B8. Cały czas w tym samym momencie zagram wieża B8, jak wybiję, bo mam na B2, przypominam, jakąś tam inicjatywę łapię. To jest oczywiście takie dosyć intuicyjne. Tutaj trzeba konkretnie zapewne policzyć. Jest bicie, no to trzeba odbić. Pole D4 jest zajęte, goniec C4 uderza mi w ten punkt. Ok. Myślę, że hetman C2, przepraszam, na C7, bronić pola E5. Widzę, gość się nastawia na pole F7. Mogę zagrać posunięcie E5, to będzie chyba też dobry ruch, dlatego żeby goniec miał swobodę. Myślę, że E5. Chodzi o to, że hetmanem bronię jeszcze bardziej punktu F7. Jest F3. Dobrze, zagramy chyba jeszcze G4 sprowokować, albo i w sumie nie. Może lepiej nie. Goniec C8, żeby nie zasłaniać tutaj drogi hetmanowi do obrony punktu. Za chwilę posunięcie H6. Taki będzie plan. On oczywiście tutaj szuka opcji. Gra po białych polach, zresztą słusznie, bo nie ma czarnopolowego gońca. Jest G4, od razu H6. Skoczek ucieka na E4. Chociaż posunięcie H5 było ciekawe, bo od razu tutaj. Pionka bym atakował, ale dobra, już poszło. No skoczek E4 zagrać. No musi. Dokładnie. I teraz tak, jak zagram A6, będę chciał B5, to on mi zagra A4. Przepraszam Was najmocniej jeszcze raz, drodzy widzowie. Sekundeczkę. Już jestem. Dobra. Teraz tak, on będzie kombinował tutaj pionkami jechać. Tu może być nadzbyt optymistycznie. No dobra, zagram A6 mimo wszystko, on A4 i może zagram wieżę B8 z tej strony. Wieża B8 próbując tak. Oczywiście on może zagrać A5. Jak A5, to wtedy też B5 będzie możliwe, bo tutaj i moja wieża się troszeczkę rozegra. Wprawdzie będą miał słabe pionki. Ale coś grać trzeba. Nie ukrywam, że gość całkiem nieźle chyba tutaj stoi. I
I teraz mogę wybić tutaj i zagrać H5, zamknąć pozycję. Tak zrobimy. I H5. W ogóle przychodzi mi do głowy w ogóle ruch B5, dlatego że po biciu, biciu mam na przykład goniec E6, stracę pionka, ale mogę złapać tutaj wiatr w żagle troszeczkę. Więc może to być całkiem sensowne. Kawka pita z widzami. Bardzo dobrze smakuje. Jest ruch A5, tak jak się spodziewałem. Tak. Hetman, gdzie on odejdzie? W sumie nie wiem. Ale dlaczego by nie zagrać królem na H7? Żeby próbować grać na przykład F6 albo F5 później, może nie od razu. Bo jeszcze mogę postraszyć skoczka takim posunięciem i faktycznie tu wybić. Tylko, że on będzie miał lepszego gońca. Ale ładnie zagrał. Ze strategicznego punktu widzenia całkiem sensownie. W ogóle chyba muszę wybić, wybić. Goniec D7, goniec tu. No dobra. Ha, pionek mi wisi. Ale moment. Ale tak, mogę zagrać. I on już nie zbije, bo dostanie taki ruch. Aha, ma B4. Ale potem goniec F8. Dobra. Tu jeszcze pionek wisi. Aj, tu wisi. Ło, ho, 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 ale wisi. Wszystko wszędzie wisi. Przepraszam Was, widzowie, moi drodzy, trzeci raz. Już jestem. No i teraz pytanie. Myślę nad tym ruchem. Wiem, że może mi tu pobić, ale wtedy wracam. Aha, tu może pobić. Nie mogę tak zrobić. Żarty się skończyły. Takiego ruchu mi się nie chce zagrać. Choć z drugiej strony będę stał fatalnie strategicznie pionkami, ale tam będę uderzał. Z wielką niechęcią wykonuję ten ruch. Z wielką niechęcią. Tu jeszcze chodzi mi po głowie takie posunięcie, ale wcześniej trzeba zagrać tak, na skoczka. I teraz taki ruch. Koniecznie. Koniecznie czy niekoniecznie? Koniecznie. Muszę oddać tego pionka. Mój goniec musi coś pograć. Koniecznie musi coś pograć. No, gość mnie ustawił strategicznie. Znaczy, ja się chyba sam ustawiłem troszeczkę w przegranej pozycji strategicznej. Muszę królem wracać. Wielkiego wyboru nie mam. Przejść tutaj. Zrobić co mogę. No, może oczywiście zagrać tu. No, będzie chciał mi wszystko wymienić i wejść skoczkiem tu. Jakie to proste, nie? Nie wymieniam. Tutaj będę próbował grać. Jeżeli wieżą zagra, to ja tu. Nie, no to jest wór. Krzysztof, przegrałeś tą partię bardzo szybko. Jak dziecko trochę. Ajajaj. Szacha jeszcze ma fajnego, w sumie będę musiał uciekać bez sensu. Ja on sobie stępem w sumie wszedł tymi figurami. No racja. Jedyna moja nadzieja to, żeby zagrać tu. Aha, tutaj chcę wejść. Jeszcze lepiej. Aha. No dobra. Próbujemy wymienić jedną wieżę. Kompletnie przegrana. Ładnie zagrał. Znaczy, no tak, dominacja skoczka nad gońcem. To znaczy, na pewno ja źle zagrałem. W którymś momencie. Ha, tu pionek. O losie słodki. Jeszcze jakaś nadzieja? Jak zbije. To C4. No, może jeszcze jakoś będę żył. Bo wieżą nie może zbić. Okej. Teraz pytanie do mnie, czy ja chcę tutaj, co nie?
To jest bardzo ładnie zagrał. Naprawdę jestem pod wrażeniem gry mojego przeciwnika. Bardzo dobrze sobie tutaj to wszystko wykombinował. No cóż, ja mogę. Muszę podejść królem na F8. Nic za bardzo nie mogę. No, bo teraz grozi bicie i wejście królem na E7. No to tak. Grozi. No, no tak, grozi. Bo wtedy mogę się troszeczkę wygrzebać z tych opresji. Więc on będzie musiał chyba zbić tutaj. Tak też uczynił. No muszę zagrać C4. I teraz odejście skoczka gdziekolwiek. Aha, bo tu jest szach. Wbitka, wybitka. Ojej, tu szach, bardzo nieprzyjemne. Tak, bicie, bicie. Skoczek tu i pionka kosi. Tu. No, może jeszcze będę miał jakąś walkę. Będę znikał. Przepraszam was najmocniej. Katar mam niesamowity dzisiaj, ale ładnie zagrał. Poczekajcie, ale tu mogę? Aha, bo on tu bije. Dobra, bić muszę. Idziemy na wieżówkę. Król łapie. Aha, on ma E5, cudowne. No ale to nie mam wyjścia. Muszę w ten sposób. On E5 ma. Dokładnie. No i tak, no i tutaj jest. Torba, no. Tak. No dobra, próbuję szczęścia w ten sposób. Jedyna opcja łapania tutaj jakiejś gry aktywnej. Bo tutaj to tutaj, on mi tu zagra. No właśnie. Dobrze zagrał. Zagra tak. Okej. Tutaj to on podejdzie królem. No i jego gra jest bardzo prosta. Tu. Będzie mi kosił. Ja nawet nie mogę tego zbić, ale jaja. No tak. Jest w topencjusz. O, totalnie przegrana wieżóweczka. No, dojście do 2400 nie będzie takie proste, jak widać. Jeszcze będzie dużo gry. No muszę tak. Wow, tu zagrał? Moment. A czy ja nie mogę tak teraz? Chyba mogę, bo po wybiciu tu. On tak, to ja jeszcze mam tutaj tempa. To będę żył. A dziwnie zagrał, bo tego pionka trzeba było bić. Dobra, no to bicie to tak, to musiał. No muszę tu. No to mam teraz dwa pionki mniej, ale tutaj można liczyć, że jest jeden pionek mniej. No słusznie. Szukam tutaj opcji. I potem tak. No muszę próbować. No tak, no to bicie. I tutaj jeszcze ja mogę wygrać tę pozycję przypadkiem. No tutaj to w ogóle byłoby piękne dla mnie. No dobra, tu jest wymienione. Ha, tędy będziesz mnie teraz męczył. No tak, słusznie. Tutaj. Tak. No dobra, szukam opcji tędy. No, co ja mogę? No, ładnego szacha dał, trzeba przyznać. Teraz myślałem nad tym, ale jest taki ruch ładny. Więc jak zagram tu, bo tu, on tu, no dobra.
Hetman. Zaraz król. No dobra, tutaj. On zagra tak, ja tu, on weźmie, ja z szachem. No, szukamy aktywności. Znaczy, no, bronię się. No, może jeszcze tak nie do końca. To jest wtopa, jakieś wyjście z wora cudem. Tutaj on zbije, ja podejdę tu. Dobra, spróbuję sztuczki, no ale on nie zbije. On zagra tak na przykład. I to będzie jego dobry ruch. Albo tak. Zbił jednak. To dał mi aktywność. Ale później będzie mógł, prawda? No będzie mógł później. Faktycznie mnie i tak zepcha. On jak zagra tak, to będę miał wieżą tutaj opcję, żeby tego pionka męczyć. On tak, później tu. No właśnie. Tych pionków nazbiera strasznie dużo. Król, że na razie król jego jest odcięty. Koki Master Chess. Wieża tu i będę musiał zasuwać pionkiem, co? Dobra, bije. Bije, bije. Tak, a nie, to nie wiem, czy to dobre. Dobra, gram szybko, tutaj tak będzie mnie spychał. On tu tak, moja. Tam powinienem. Tam powinienem, ale to już nie ma wyjścia. No dokładnie. No, ma wygraną oczywiście. Zdecydowanie ma wygraną. Jeszcze trzeba to wygrać. Tak, może się pomyli. Byłoby dobrze. No ma poniżej minuty. Czy to w ogóle jest szansa na cokolwiek? No to tutaj on oczywiście tak, no wiadomo. No nie, no tutaj muszę. Aha. Sprytnie. No to wystarczy, nie wiem, pionka podprowadzić, tego może stracić. Nie wiem, pozostanę tym królem jeszcze tutaj. W sumie bez sensu. No ale daję mu dodatkową opcję. Bije, no nie ma to znaczenia chyba już teraz. A, no tak, tędy. Słusznie. Koniec partii jest. Jeszcze jakaś czasówka. Czasówka będzie polegała na tym.
Zamatuję. Zamatuję. Bardzo szybko zamatuję, zdążę. O! Uciekł, to jeszcze mam szansę. Aj, nie tu! Ciekawe, czy bym zdążył jeszcze w te 4 sekundy. No dobra, może rewanż. Może rewanż. Nie? Nie chcesz rewanżu? Trudno. Spróbuję znaleźć kolejnego przeciwnika. No i mamy. Będzie D4. Jakiś mistrz FIDE 2421. No i super. Już zerkam tylko ilość partii. O, pięknie. 10 tysięcy ponad. To można grać. No ta pierwsza partia, powiem wam szczerze, jakoś tak niemrawo poszła. Jakoś tak. Nie wiem, jak to ocenić. Po prostu słabo chyba zagrane. Skoczek F6. C4. Grajmy ambitnie w szach. No, mamy gambit hetmański na początek. Normalne wyprowadzenie skoczków A6. Tak grają często. Tu oczywiście można wybić. Można wybić, ale jak to ja? No, ja muszę kombinować. No, lubię kombinować po prostu, więc sobie zagram goniec G5. To mogą być mało poprawne posunięcia, bo E4 i jedno jest pewne. Tutaj czarne na pewno mają przeważkę. Tak, goniec G5. Podchodzi to oczywiście pod botwinika. Jest to bardzo zły wariant. Teraz co zagrywam? Tutaj jeszcze oczywiście pułapka, ale hetman F6. No dokładnie, goniec na F3, żeby tam zagrać, ewentualnie roszada, może goniec na H5. Dokładnie tak. No robimy roszadę, kończymy rozwój. Jeżeli wieża G8, to może G3, po biciu otworzę tutaj wieżę, byłoby super, ale to się nie stanie, bo nie otworzy mi tej linii. Mam już dwa pionki mniej i kijową pozycję, moi drodzy. Tak nie grajcie. Ja wiem, że zagrywam teraz za szybko troszeczkę te partie, ale to wynika z tego, że zagrałem sobie poprzednią. Była wtopka, człowiek chce się zawsze trochę odkuć. Zwykle to tak bywa. No to F4 jedziemy. Tutaj oczywiście czarne nie mają żadnej krzywdy. No teraz tak chyba trzeba zagrać. Próbować tamtego gońca jednak wymienić. No bo teraz jak zbiję, to wtedy wejdę hetmanem. Jakby się trochę tutaj moja pozycja polepszyła? Może nie tyle, co polepszyła, co mi się wydaje, że ona się polepszyła. Dobrze zagrał. Tu się trzyma, tu się trzyma. A4 podważamy ten punkt. Koniecznie. Otwieramy linię A i dobieramy się do króla. Jeszcze mam spoko ruch skoczek E4. Dobra, tutaj biję, bo to nie ma na co czekać. O, ciekawie się porobiło. Może tak. No bo bić tutaj nie chcę. Tak otworzyć linię. Może to jest i też jakaś myśl. Tylko to czy jak wymienię hetmany, czy to będzie miało ręce i nogi? Skoczek E4. Troszkę stracę tutaj taki punkt, gdzie będę mógł naciskać, ale to może nie mieć znaczenia. No taki ruch chodzi mi po głowie jeszcze, tylko że on to zostawi. Będę musiał wybić, a mi wymieni hetmany. Skoczek E4 jeszcze. A on tak w ogóle może wybić. No przecież. Może to wybić. Aha, to wtedy widły dostanie. Dobra, F5. F5 atakujemy. No bo tak, no to strzał.
jakość więcej, tylko mam trochę mało pionków i to mnie będzie martwiło. Ale jak wybiję, to skoczek nie będzie podważony. Ten pionek już go nie połączy z tym, a to wtedy już może być bardzo groźne. Patrząc już tak dalekowzrocznie na tę pozycję. Goniec ruszył. Słusznie. A czekajcie, mam chyba tutaj teraz strzała. Mam cię. Mam cię, kocie mi tenisie, jak to mówią klasycy. Mam cię, przecież tutaj bije. No pewnie, przesłonił. Poddał. Poddał. Haha, moi drodzy, 20 ruchów. 20 ruchów, ale poszło. No sam się tego nie spodziewałem. Poddał, ale czy potrzebnie? Zaraz zobaczymy z silnikiem. Jednak te moje lewe warianty czasami działają dobrze. No, zobaczcie, ocena silnika jest jasna. To ja wiedziałem, że to jest, nie jest najlepsze. Skoczek D7 lepsze, żeby od razu podważyć skoczkę. Jak się okazuje, goniec F3 nie groźne, bo wie, że A7 można zagrać. Szada, tak, F4. Trzeba było bić goniec F3. Trzeba cały czas tutaj wymienić, a on nie wymienił. Już się zrobiła lepsza białych, okazuje się. Tutaj, tutaj, A4. No, B4, trzeba było zamknąć pozycję. On nie zamknął, zagrał najgorzej jak mógł. Bicie, bicie. B3 mogłem zagrać. Tak, takie klasyczne zagranie, ale poszło F5. Oj, on tutaj. O, poddał. Znaczy się poddał. No faktycznie błąd goniec D6 i to okropny. Dlaczego błąd? Dlatego, że po tym ruchu jest bicie, ale fatalnie. No i tutaj w ogóle król nie ma dobrych opcji. Król C8 niby najlepsze. No tak, bo wchodzę i nawet jak król B8, to wieża A6. Oj, ładnie to wyszło. Znaczy ładnie to się poskładało. Moi drodzy, ocenę pozostawiam wam. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i coś tam dla siebie wyciągnęliście. Speedrun 3.0 jeszcze trwa. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.